Już od tygodnia możemy sprawdzać jakość powietrza w naszym mieście i stężenie substancji niebezpiecznych w tym, co wdychamy. Pozwala na to wprowadzony niedawno monitoring. Jakość powietrza monitoruje 11 zintegrowanych czujników, które zbierają, przetwarzają i interpretują dane w czasie rzeczywistym. Możemy śledzić je na bieżąco. Sensory rozmieszczone zostały w punktach miasta najbardziej narażonych na zanieczyszczenie. Niestety, pierwsze zebrane dane są alarmujące. No i już po tym tygodniu można wysnuć pierwsze wnioski. O ile w ciągu dnia powietrze w Suwałkach jest w miarę dobre i, jak mówią czujniki, nadaje się do oddychania, to już w godzinach popołudniowych czy też nocnych niestety tak dobrze nie jest, a głównie nie jest dobrze na osiedlach domów jednorodzinnych, czyli tutaj są to czujniki zlokalizowane na ulicy Raczkowskiej, na ulicy Wojska Polskiego, na ulicy Sikorskiego, Emilii, Platr czy też ulicy Wylotowej i te czujniki niestety pokazują, że w tych miejscach, na tych częściach miasta normy są przekraczane o kilkaset procent niestety. Gdy tylko robi się nieco chłodniej, wrzucamy do pieców więcej opału. Tego dymu z wydobywającego się z naszych kominów jest coraz więcej i wtedy te czujniki pokazują, jak wyglądają przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. Oczywiście system czujników ma tak naprawdę pokazać nam pewne rzeczy, kiedy nie powinniśmy korzystać ze spacerów, kiedy nie powinniśmy wychodzić z domów, nie uprawiać aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. To może grozić naszemu zdrowiu, a nawet i życiu. Oczywiście też czujniki będą nam wskazywały miejsca, gdzie dochodzi do tych zanieczyszczeń, a wtedy też i Straż Miejska będzie udawała się w te rejony miasta, by patrzeć, no co się z tych kominów wydobywa. Straż Miejska, jak poinformował nas komendant straży Grzegorz Kosiński, przeprowadziła już pierwsze kontrole, sugerując się wskaźnikami z czujników. Jego zdaniem przekroczenie normy czystości powietrza nie jest spowodowane wypalaniem śmieci. Duże stężenie szkodliwych pyłów występuje także przy spalaniu węgla.